nami trzecia edycja festiwalu Chopin in the City, organizowanego przez Fundację Sounds and Notes. Pomysł wpisania w kalendarz wydarzeń polonijnych tego typu imprezy zrodził się w głowie i w sercu znanej fanom w Polsce, w Chicago i na świecie wokalistki jazzowej Grażyny Auguscik. Pomysł narodził się wiele lat temu, podczas mojego koncertu w Millennium Park w 2010 roku, w którym to uczestniczyło aż ponad 10 tysięcy ludzi. Wtedy pomyślałam sobie, że byłoby to moje marzenie, żeby rozwinąć to, tę muzykę, ten pomysł z muzyką Chopina troszkę na taką, nie na większą skalę, ale żeby ona była jakby na stałe, jakby na mapie kulturalnej Chicago. Dziś festiwal Chopin in the City rozrósł się niebywale. Grażyna Auguscik z dumą mówi o wielości imprez i różnorodności występujących w nich artystów. Zaprosiłam w tym roku bardzo wielu muzyków z Polski. Troszkę się rozrosło, jakby i też i liczebnie, i przedłużyłam festiwal o dwa następne dni. W tym roku mam znakomitych muzyków klasycznych, również jazzowych. Również bardzo wielu muzyków stąd, miejscowych. Mam świetny też spektakl teatralny, teatralno-muzyczny, który reżyseruje Andrzej Kurkowski z udziałem naszych śpiewających dam Miry Sojki i Marleny Dziś. No i jest kilka właśnie koncertów jazzowych, ale jestem bardzo podekscytowana koncertem z udziałem Atom String Quartet. Oni tu będą grać aż w trzech koncertach, w jednym jako goście specjalni mojego basisty, z którym pracuję od wielu, wielu lat, Matta Ullery. W piątek i w sobotę, czyli 1 i 2 marca, gramy wspólnie w Green Mill. Tylko kwartet smyczkowy i głos. Jest to bardzo duże wyzwanie dla mnie. Jest fenomenalny pianista Piotr Korzechowski, który miał koncert w trakcie drugiego dnia festiwalu i czwartego dnia festiwalu. Wirtuos akordeonu Jarek Bester też grał drugiego dnia festiwalu. Jest świetna Marianna Humecka, która miała przyjechać w ubiegłym roku, ale przyjechała w końcu w tym roku. Fantastyczna pianistka klasyczna. Otwarcie odbyło się też, mogę powiedzieć, z wielkim hukiem, z udziałem Swietlany Belskiej. Fenomenalna pianistka. Muszę ją jeszcze raz zaprosić, bo to było spotkanie na otwarcie festiwalu tylko w konsulacie polskim. I muszę ją pokazać publiczności, bo jest rewelacyjna. Wyjątkowym czasem dla wielbicieli muzyki Chopina była kolejna już impreza festiwalowa skierowana do najmłodszej części publiczności o zdolnościach plastycznych. Dzieci i młodzież miały okazję uczestniczyć w warsztatach malarskich połączonych z koncertem pod hasłem Namalujmy Chopina. Malowanie Chopina to jest jakby pobudzanie wyobraźni, słuchając muzyki na żywo. Gra dzisiaj Michał Korzystka i Marcin Halat, i też mamy niespodziankę. Niko Stepniak występuje w roli DJ-a jako PA.NINI. Szczerze mówiąc, nie wiem, co zaprezentuje dzisiaj, bo to jest też dla mnie nowość i myślę, że dla wszystkich odbiorców, a również dla niego. Bo to jednak muzyka Chopina w takiej konwencji bardzo nowoczesnej, czyli jakby językiem, posługuje się dziś językiem bardziej chyba popularnym dla tej młodej publiczności, która będzie na sali. Organizatorką części malarskiej wydarzenia była Patrycja Stepniak, plastyczka i założycielka Fabryki Wyobraźni, warsztatów artystycznych dla najmłodszych. Pomysł koncertu połączonego z malarstwem powstał w mojej głowie już dosyć dawno. Udało się go wprowadzić w życie po raz pierwszy w ubiegłym roku podczas festiwalu Fundacji Sounds and Notes Chopin in the City. Udało mi się zaprosić bardzo wielu gości już w ubiegłym roku. W tym roku tych gości szczęśliwie mamy jeszcze więcej. Maluje z nami ponad 30 dzieci. Główną ideą tego koncertu jest to, aby przedstawić współczesnym nam
by przedstawić dzieciom, nie tylko polskim, ale również amerykańskim, polską muzykę, sztukę i kulturę. Myślę, że ta muzyka nieszczęśliwie gdzieś traci się w pośpiechu, w zgiełku współczesności wśród tych wszystkich urządzeń elektronicznych, które nas otaczają. Dlatego też chcę skłonić moich gości, rodziców i dzieci do tego, by przystanęli na chwilę i posłuchali tej pięknej muzyki, która tak naprawdę dała początek temu wszystkiemu, co cieszy ich dzisiaj. Przeniesienie muzyki na płótno nie jest trudnym zadaniem dla tych artystów, których dzisiaj gościmy. Dzieci mają właściwie nieograniczoną wyobraźnię i mało rzeczy, które związane jest z pracą plastyczną, ze sztuką, jest dla nich jakimś kłopotem. Różni ludzie mają na to różne spojrzenie, jednak tak naprawdę od stuleci różni artyści na przestrzeni wieków inspirowali się muzyką i tytułowali swoje obrazy, tak jak opery czy znane utwory muzyczne, więc myślę, że warto jest, by tą tradycję kontynuować w sztuce, by łączyć te sztuki jako dwie siostry, żeby spotkały się podczas takich imprez jak dzisiaj, a może i na stałe zagościły w domach niektórych artystów. Muzyka jest barwą, jest kolorem, jest uczuciem, ten dźwięk jest tylko pewnym, jest wyobrażeniem, prawda? Muzyk kształtuje dźwięk, barwę, przekazuje emocje, uczucia, więc one dla malarza widzącego po prostu kolory jak najbardziej stanowi po prostu jakby fundament i pewną inspirację. Jest tak rozpoznawalny, że właściwie tutaj jest bezdyskusyjne, że jest to największy nasz taki znak rozpoznawczy i myślę, że dzięki temu też my istniejemy, rozpoznawani też w środowisku poza Akademią. Kolejna edycja festiwalu Chopin in the City w przyszłym roku, a wszystkich chętnych rodziców i dzieci pragnących rozwijać wyobraźnię i talenty malarsko-rysunkowe zapraszamy do Fabryki Wyobraźni. Chciałabym serdecznie zaprosić wszystkich, którzy chcieliby spotkać się z naszą pracownią, z Fabryką Wyobraźni Patrycji Art, na stronę fabrykawyobraźni.org. Tam są wszystkie informacje dotyczące dużych eventów, dużych imprez. Można znaleźć też nas na stronie Facebook, facebook.com/PatriciaArtStudio. Jeżeli Państwo będziecie mieli życzenie, proszę wysłać do mnie wiadomość. Odpowiem chętnie na wszystkie Wasze pytania. Imprez jest bardzo dużo. Zajęcia odbywają się w tygodniu, ale również raz w miesiącu mamy specjalne spotkania, warsztaty dla dzieci najmłodszych już od 2 lat, dla dzieci starszych w wieku szkolnym, jak również spotkania malarskie dla pań, gdzie panie nie tylko przychodzą w relaksującej atmosferze malować, ale też rozwijać swoje niespełnione marzenia i talenty, które w nich tkwią od dzieciństwa.